Cześć, dzisiaj robimy drugą część tego egzaminu maturalnego. No i tak, mamy tak, w rąbie ABCD dłuższa przekątna ABC, AC ma długość 12 i tworzy z bokiem AB kąt o mierze 30 stopni. No to możemy sobie na pewno zrobić tu następującą bok. Mamy hop i nam mamy kąt prosty. Tu mamy 6, tu mamy 30, tu mamy 60 stopni. No i mamy sobie taki trójkąt. No to mamy, że to jest trójkąt 30, 60, 90, więc go nawet sobie namalujemy. Ok, i mamy tak, tu mamy, sobie damy ten kąt 90, tu damy sobie 30 stopni, odwrócimy go trochę, tu damy sobie 60. No i mamy tak, pomiędzy 90 a 30 jest 6, no to mamy tu 6. No z trójkąta 30, 60, 90 wiemy, że 6 jest równe A pierwiastek z 3 przez 2, no to mnożymy razy 2, to mamy, że to jest, bo tu jest inaczej A pierwiastek z 3 przez 2, tu jest A przez 2, a tu jest po prostu A. Czyli mamy, że to jest 12 równa się A pierwiastek z 3, mnożymy razy pierwiastek z 3, no to mamy, że 12 pierwiastek z 3 równa się 3A. No i dzielimy to przez 3, to mamy, że 4 pierwiastek z 3 równa się A. No to wiemy, że to jest równe pomiędzy 30 a 60, czyli tu jest 4 pierwiastek z 3. Na pole, jeżeli tu wiemy, że tu też będzie 30 stopni, no to pole tej figury to jest inaczej a kwadrat razy sinus alfa. No to wiemy, że to jest 4 pierwiastek z 3 do kwadratu razy sinus 60 stopni. No to co nam z tego wychodzi? To jest 16 razy 3, bo to jest trójeczka. No to mamy, że to jest 48 razy pierwiastek z 3 przez 2. No to się skróci. Tu mamy 24,1, 24 pierwiastek z 3. Ok, mamy pierwsze zadanie zrobione na dziś. No to lecimy dalej. Dany jest okrąg o środku w punkcie S. Średnica AB tego okręgu przecina cięciwe CD w punkcie P. Zobaczysz sobie, ponadto PB równa się 4PC. Ok, wygląda to zadanie na strasznie ciężkie, ale tu możemy zrobić takie coś jak twierdzenie o cięciwach. Jeżeli dwie cięciwy się przecinają, no to odcinek ten razy ten drugi odcinek będzie równy temu odcinkowi razy temu. Czyli co z tego wiemy? PC jest 8, PD jest 5, PB jest 4. No to mamy, że to jest, tu jest x, no to mamy x razy 4 jest równe 5 razy 8. Czyli 4x równa się 40, x równa się, bo podzieliliśmy przez 4, 10. Czyli odcinek AB jest równy po prostu 10 plus 4, czyli 14. Natomiast to jest też średnica, jak widzimy. Czyli to jest połowa po prostu. Czyli R równa się 1 druga AB. Czyli mamy z tego, że to jest po prostu 1 druga z 14, czyli 7. Oblicz promień. No, obliczyliśmy promień. No dobra, trochę się naliczyliśmy. Uważam, że bardzo mało. No to lecimy dalej. Dany jest sześcian ABCDEFGH o krawędzi długości 5. Wewnątrz sześcianu znajduje się punkt P. Suma odległości punktu P od wszystkich ścian. No ok. Jeżeli punkt, nieważny gdzie on leży, do jednej ściany, do drugiej ściany, ma długość 5. Do tyłu i do przodu też będzie miał 5. Ponieważ one są od siebie o tyle oddalone. No to jeżeli zrobimy w dół i zrobimy sobie w górę, to też będzie 5. Czyli to jest po prostu 3 razy 5, czyli 15. Ok, to mamy to zadanie za sobą. Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 384. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa tworzy z płaszczyzną kąt o mierze. Ok, dobra, czyli już coś wiemy. Oblicz wysokość ściany bocznej. Czyli mamy obliczyć sobie to. Dobra, zadanie nie będzie aż tak trudne. Objętość równa się 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Pole podstawy to inaczej jest a kwadrat, ponieważ mamy prawidłowy. To przesunęliśmy się dalej. Coś my wiemy? My coś już wiemy o tym, że to jest
Tangens to jest 4 trzecie, czyli tu jest 4x, tu jest 3x, no to widzimy, że to jest ekierkowy, czyli tu będzie 5x. Ok, no to czyli mamy, czyli połowa podstawy to jest 3x, no to cała będzie 6x. No to wiemy, że to jest objętość, równa się, i co mamy? 1 trzecia razy 6x do kwadratu. Okej, dobra, z tą szóstką się zapędziłem już, to jest 1 trzecia przecież. Razy wysokość, tak? H, czyli 4x u nas. No okej, no to już jesteśmy dalej. No i wiemy oczywiście, że to jest 384 równa się 1 trzecia razy 36x kwadrat razy 4x. No to mamy, że 384 równa się 1 trzecia, czyli to mamy 12x kwadrat razy 4x. To mamy, że 384 równa się 48x do trzeciej. Podzielmy to sobie przez 48. 48 razy 10 to mamy 480, odjąć 96 to mamy, że 8, czyli 8 równa się x ze sześcianu, pierwiastek trzeciego stopnia, x jest równy 2. To wiemy, że x jest równy 2, to wiemy, że wysokość jest 10, to jest 6, no to wysokość ściany bocznej, czyli mamy 5x, równa się 5 razy 2, to jest po prostu 10. Mamy wszystko obliczone, ładnie udowodnione. Ok, no to lecimy dalej. E-dowód ma zapisany na pierwszej stronie specjalny sześciocyfrowy numer CAN, który zabezpiecza go przed odczytaniem danych przez osoby nieuprawnione. Mamy ile cyfrowy? 6. Dobra, oblicz, ile jest wszystkich sześciocyfrowych numerów CAN o różnych cyfrach. Spełniających warunek, trzy pierwsze cyfry są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego o różnicy minus 3. Ok, czyli możemy powiedzieć tak. Mamy coś takiego: 9, 6, 3, 8, 5, 2, 7, 4, 1. Dalej już nie możemy, no bo już walniemy głową w mur, tak naprawdę. No ok. Czyli widzimy, że to jest jedna opcja, druga opcja i mamy trzecią opcję. Ok, no to czyli tu mamy tak, że to będzie nasza jedynka, to będziemy traktować jako jeden. No i mamy tak. Różne cyfry. No to mamy 10 cyfr, no to my trzech nie możemy używać. Czyli mamy 7 razy 6 razy 5. Tu też 7 razy 6 razy 5. 7 razy 6 razy 5. Tu mamy trzy możliwości, czyli inaczej to jest, że widzimy, że to będzie po prostu suma tego, czyli to jest 3 razy 7 razy 6 razy 5. No to mamy, dobra, ta piątka nie wygląda jak 5. 5. Czyli mamy tak, no możemy zrobić, że 3, 21, 21 razy 30 równa się 630, nigdzie się nie walnąłem. 3 razy 21, 30, nie. Dobra, czyli mamy tak, ponieważ tu mamy tylko 3 możliwości ustawienia tego, albo 4. Okej, będą 4. Minimalnie trzeba to zmienić, będzie 4 jednak. Dlaczego? Nikt nie powiedział, że 0 nie może być. 6, 3, 0. No. Więc może być czwarta. Tak. Teraz do niego nie zauważyłem. Myślałem, że nie może być 0. No to czyli mamy 4 odpowiedzi, czyli to też jest 7 razy 6 razy 5. Ok, ponieważ nie mogą się powtarzać. Czyli mamy 28, czyli 28 razy 3 to jest 60, 84. Czyli mamy 840. Tak, 60. Jest git, teraz jest git. Dobra. Doświadczenie osoba polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcianą kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek od 1 do 6. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającym na tym, że ilością wyrzuconych oczek jest liczbą nieparzystą, no to mamy tak. Wszystkich jest omega, czyli jest 6 razy 6, czyli mamy na pewno omega 36. Ok.
Co jest dalej? No, wypiszmy sobie wszystkie nasze zdarzenia. No to mamy 1, 1, 1, 3, 1, 5, koniec. 3, 1, 3, od jednego, tu mamy prawdopodobnie zdarzenie, że ile oczyn. No ile oczyn, ok, czyli 3, 3, no i 3, 5. No mamy teraz 5, 1, 5, 3. 5, 5, ile to będzie? 5, o 5, dobra. No to mamy 9 takich możliwości. No to mamy prawdopodobieństwo zdarzenia A. To będzie, że to będzie 9,36 równa się 1,4. No okej. Taką odpowiedź mamy. Dobra. Zgustownie owoców wyselekcjonowane jabłko spełniają normę jakości, gdy jego masa poza okrągłem do pełnych dekagramów jest w przedziale od 19 do 21. Pobrano próbę kontrolną 50 jabłek i następnie zważono każdy z nich. Na pierwszym wykresie zespołem przedstawiono rozkład masy jabłek w badanej próbie na osi poziomej podano wyrażoną w dekagramach masę jabłka w zaokrągleniu do pełnych dekagramów, a na osi pionowej przedstawiono liczbę jabłek o określonej masie. Spośród 50 zważonych jabłek pobranej próby kontrolowanej losujemy jedno jabłko. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegające na tym, że wylosowane jabłko spełnia normę, to czyli wiemy, że omega to mamy 50. Ok. Ile jabłek nie spełnia normy? Będzie nam szybciej obliczyć. Dobra, 2 nam nie spełniają, 17, 18 nam nie spełnia, 6. Co nam jest dalej? Nie spełnia nam 22, czyli. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy jabłuszka. I tu też trzy. No to mamy, że to jest 6, 12, 14. Czyli wiemy, że prawdopodobieństwo A, że A oznacza, które nie spełniają. Oni chcą, które spełniają. Czyli my sobie zrobimy, że B, no to będzie po prostu te 36, ponieważ to są te pozostałe. No to wiemy, że prawdopodobieństwo zdarzenia B to jest inaczej 36, czyli że trafimy przez 50, no to możemy to sobie zacząć dzielić, to będziemy mieli 18 25. Dobra, podzieliliśmy przez 2, też taka odpowiedź jest. Czyli no bardzo duże szanse, że po prostu mamy dobre jabłuszko z tego przedziału. Dominanta masy 50 zważonych jabłek zaokrąglonej do pełnego dekagramu z pobranej próby kontrolnej jest równa. Co to oznacza dominanta? Dominanta lub inaczej moda, coś co dominuje, coś co jest modne teraz, czyli coś czego jest najwięcej. Czyli naszą modą jest 20, ponieważ ta masa jest największa w tej próbie. Iloczyn tej masy i liczby jabłek o takiej masie jest największa. Ta masa występuje najliczniej. Najliczniej. Ok, mamy odpowiedź. Dobra, mamy zadanie 30, które jest bardzo ciekawe. Zgodnie z założeniem architekta, okno na poddaszu ma mieć kształt trapezu równoramiennego, który nie jest równoległy bokiem. Dłuższa podstawa trapezu ma mieć długość 12, a suma długości krótszej podstawy i wysokość tego trapezu ma być równa 18. Ok, oblicz jaką długość powinna mieć krótsza podstawa tego trapezu, aby pole powierzchni okna było największe, oblicz to pole. Ok, dobra. Więc mamy na pewno trapez. Sobie go namalujemy. Po namalowaniu trapezu my sobie opiszemy go troszkę. Że na przykład tu będzie CC. Tu dłuższa ma ile? 12. No wiadomo, decymetrów. Tu jest nasze jakieś H. No i mamy wysokość. Tu damy sobie jakieś x. No i mamy tak. Suma długości krótszej podstawy i wysokość tego trapezu ma być równa 18, czyli x plus h równa się 18. Właśnie, co jeszcze wiemy o x? X należy do przedziału od 0 do 12. Dlaczego? Wiadomo, bok nie może być krótszy od 0, ale druga rzecz, ma to być krótszy bok, więc musi być mniejszy od 12. Dobra, mamy coś takiego. I ma być jak największe pole. No to czyli pole to jest A plus B razy H przez 2. Mamy, że X plus 12. Właśnie, co z H? No z H sobie wyliczymy, że H
Stąd h to jest inaczej 18 odjąć x, czyli mamy 18 odjąć x przez 2. Ok, no to już prawie jesteśmy na końcu zadania, bo mamy, że to jest 18x minus x kwadrat plus, no i ile to teraz będzie? No 10 razy 18 to jest 180, 18 razy 2 to jest 36, czyli mamy 216 plus 12, minus 12x będzie, o, minus, 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 na odwrót, minus 12x przez 2. No i teraz sobie bierzemy dalej to. No i porządkujemy od razu, czyli mamy minus x kwadrat plus 6x plus 216 przez 2. No i okej. I możemy sobie teraz z tego obliczyć p. Widzimy, że ramiona będą skierowane w górę. Znamy też nasze założenie na x-a. Czyli sprawdzimy, czy w ogóle p do tego należy. Czyli mamy coś takiego. Czyli widzimy, że to będzie wartość największa. Czyli wierzchołek będzie naszą wartością pq największą. Więc sprawdzamy, czy p należy do naszego przedziału, czyli minus b przez 2a. No to mamy, że to jest minus 6 przez minus 2 równa się 3. Trójeczka super należy, czyli wiemy, że to jest 3, że to jest największa wartość. No to teraz, żeby dowiedzieć się, jakie mamy pole, to robimy po prostu te pole w zależności od jakiegoś sobie x-a tu damy, ok? No to mamy, że p od x, czyli p od 3 jest równe minus 3 kwadrat plus 6 razy 3 plus 216 przez 2. No to mamy, że minus 3 do kwadratu to mamy inaczej minus 9 plus 18 plus 216 przez 2. No i to się dalej równa. No to mamy plus 9, czyli mamy 225 drugich równa się 112,5. No i czy dało się jeszcze inaczej? No oczywiście, że P jest równe. Tu mamy tak, ale my też mamy jeszcze H, bo tu mamy 18 odjąć 3 to jest 15. Czyli mamy 3 dodać 12 razy 15 przez 2. No i wychodzi nam dokładnie to samo. Mam nadzieję, że to jest jasne, zrozumiałe, co zrobiliśmy. Chciałem pokazać, jak można prosto to zrobić i żeby niezbyt się przy tym też naliczyć, tylko jak to wziąć na logikę. Jeżeli film się podobał, zachęcam do oglądania filmów co do matury, bo będą pojawiać się coraz więcej takich filmów. Jeżeli film się podobał, zachęcam do dodania łapki w górę, subskrypcji kanału i mam nadzieję, że się jeszcze słyszymy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.